Może tam z pierwszego pola Jakobsen, ale będzie go próbował zamykać Mikkelsen i znowu na 5-1 wyjadą gospodarze, bo tam po zewnętrznej pojawił się Viktor Lampard, który znowu jedzie na czele. Znowu sfasował się dobrze, a więc te ustawienia, o których mówił, znowu idą w dobrą stronę, bo od razu obejrzał się za swoim kolegą z Bary. Mikkelsen być może nie jest jakiś błyskotliwie szybki, bo zdarza mu się być wolniejszym od kolegów, a teraz także od zawodnika gości. Tam Jakobsen wyprzedził go, ale chyba tylko na moment. Jakobsen próbuje po wewnętrznej, Mikkelsen próbuje po zewnętrznej. Duńsko-duński pojedynek. Jak na razie młodszy z Duńczyków jest na czele i już zabiera się za Wiktora Lamparta. Marcin Kuźmicki mówił, że Jakobsen wygląda bardzo dobrze i za chwilę może to udowodnić, wygrywając bieg, bo teraz ma chrapkę na Wiktora Lamparta. Wejdzie bliżej szerokiej części toru, ale jednak musi przyciąć. Cały czas siedzi na kole Wiktora Lamparta. Teraz znowu bliżej środka toru. Mikkelsen jeszcze szerzej. Stara się tam Duńczyk, ale traci do swojego młodszego kolegi, a Jakobsen cały czas smyra deflektor Wiktora Lamparta. Ostatnie okrążenie, ostatni łuk. Jakobsen po małej, Lampard po dużej. Jakobsen!